Okej, moi mili. Generalnie pamiętacie, już kiedyś kręciłem wam filmik z dystrybutora, że mamy LPG, prawda? Jak widzicie, jest LPG. No i oczywiście tankowanie butli, już żeśmy to przerabiali. Ale jest jeszcze jedna pewna opcja na jednej ze stacji. Na przykład w Holandii mamy jeszcze CNG, tak zwane. To nie jest żart. Jak widzicie, CNG jest to dystrybutor gazowy do gazu CNG. Czyli macie CNG i LPG. I to są dwa różne gazy, bo jak wjeżdżacie na stację, to macie opisane CNG, pierwszy dystrybutor, prawda? Następnie ten dystrybutor sobie mijacie i zobaczcie, co jest najlepsze. To jest tankowanie motoru. Tu może stanąć motor i motor może zostać zatankowany gazem CNG. Prawda? I jeśli spojrzycie na pistolet CNG, jest troszeczkę inszy, inna całkowicie jest końcówka odnośnie do tankowania samochodu, no i posiada dwa przewody. Tankowanie jest o wiele, wiele szybsze CNG niż LPG. A z kolei jak sobie wjeżdżacie dalej na stację, bo jesteśmy na totalu oczywiście, to macie LPG, no i już macie klasyczny pistolet LPG do ładowania tutaj na terenie Holandii, gdzie tą magiczną końcówkę używacie. A mianowicie końcówka wygląda w ten sposób, jak sobie spojrzycie, to jest na polskim gnieździe, przykręcacie holenderską końcówkę i taką końcówkę możecie sobie albo wynająć na stacji, na chwilę zatankować i rzetelnie oddać, albo kupić za parę euro, bo jest ogólnie dostępna. No i tak to wygląda, tak wygląda stacja Totala, prawda? Także miłego dnia.